Hej, hej, hej! Witamy was w Lublinie! Jesteśmy właśnie w Lublinie przed naszym koncertem w Empiku, bo promujemy swoją pierwszą płytę! I nawet sobie nie wyobrażacie, jak cieszymy się, że jesteśmy w końcu w rejonach Julki! Najbardziej cieszę się ja! No to idziemy dalej! Jesteśmy po próbie dźwięku, bo dzisiaj o 14 spotykamy się z wami na spotkaniu w Empiku. I pokażemy wam takiego vloga, jak wygląda taki dzień my trzy na koncertach. Dokładnie. Od kuchni. I będzie on bardzo w ciekawym miejscu, bardzo charakterystycznym dla Lublina. Ale jest dzisiaj bardzo ciepło, prawda? Ale przyznam szczerze, że wieje. Wieje. Nie wiem skąd wieje, ale wieje. No, ale dziewczyny, powiedzcie, jak się tu podoba? Lublin w sumie jest przepiękny. Ja nigdy tutaj nie byłam i jestem w Lublinie pierwszy raz, ale jak widzę, ile tu jest zamków, I naprawdę to jest niesamowite, bo ja uwielbiam tam. Wiecie, ja tu się czuję jak w domu. Wow! Ale to jest pięknie. Serio. Słuchajcie, czuję się trochę jakbym była na takiej sawannie, ponieważ jest tu taki piach i są takie krzewy charakterystyczne właśnie do tego klimatu. Ej dziewczyny, zgodzicie się ze mną, że tutaj trochę wygląda jakbyśmy były na takiej sawannie? A faktycznie, nawet jest gorąco jak na sawannie. Jest godzina 10:30 i teraz nagrywamy w sumie filmiki dla was na YouTube'a, na Facebooka, a o godzinie 11 przychodzi do nas makijażystka i będzie tutaj nas pięknie malować, żebyśmy były przygotowane na... chyba mnie nie widać. O, żebyśmy były ładnie przygotowane na koncert, także zobaczcie sami. I kochani, punkt 11. Zaczynamy make-up. Która pierwsza? Make-upy zrobione, teraz tylko włosy. Gotowe. Ale nie zdradzamy, co będziemy mieć na włosach. To zobaczcie. Natka mi robi fryzurę, jak zawsze. Więc my już w sumie w połowie gotowe, zaraz zjemy i wtedy, słuchajcie, wychodzimy na scenę. 3, 2, 1 i... My trzy, wyczekamy. Cześć wszystkim, cześć! Cześć, cześć, cześć. Pracujemy też nad drugą płytą, a tak naprawdę już skończyłyśmy pracę nad nią i pojawi się ona właśnie na Dzień Dziecka. Wow, jesteśmy po koncercie w Lublinie, było fantastycznie, dziękujemy wszystkim za przybycie. Jesteście wspaniali. Kochamy was. Buziaki. Mua.